Niedźwiedź zaatakował w cyrku Rosja. Niedźwiedź zaatakował kobietę w cyrku. Niedźwiedź rzucił się na kobietę w czasie trwającego spektaklu. Zwierzę szarpało jej nogi, trenerzy nie byli w stanie go powstrzymać. Do dramatu, na który patrzyły przerażone dzieci, doszło podczas występu cyrku Arlekin na Syberii. Dramat rozegrał się w trakcie występu cyrku na Syberii. Jak podaje portal Daily Star, niedźwiedź rzucił się na występującą z nim na scenie kobietę. Zwierzę drapało jej nogi, podczas gdy dwaj inni trenerzy starali się go okiełznać. Na całe zajście patrzyły przerażone dzieci siedzące na widowni. Niedźwiedź ubrany był w czapkę i błyszczący szalik. Po chwili udało się go uspokoić, a cyrkowcy podjęli decyzję o kontynuowaniu występu. Wtedy zwierzę ponownie zaatakowało. Rosyjski komitet śledczy sprawdza, czy nie doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa. Cyrk Arlekin zaprzecza, by doszło do jakiegokolwiek ataku i twierdzi, że niedźwiedzie są teraz w okresie godowym, stąd buntownicze zachowania.